oczach z wielu naszych dzisiejszych gości na trybunach, to po oczach widać, że laikami w dyscyplinach japońskich sztuk walki nie są, że wszystko jest im znane, ale dziękujemy także tym, którzy po raz pierwszy przyszli nas odwiedzić, żeby zobaczyć, być może skorzystać z oferty, z rzeki widzieliśmy. Z synem, ale myślę, że wszystko się dobrze skończy. O jednak będziecie Państwo i wielkimi brawami. Takie małe rodzinne potyczki domowe, tym razem braci Wusu. Myślę, że zakończy się to rodzicielską miłością syna. No i cóż. To jest fascynujące, że może tata i syn mieć wspólną pasję. Zobaczcie, teraz specjalne zwolnienie, abyście mogli zobaczyć dokładnie techniki, które wykonują. Specjalnie dla radziowskiej publiczności, w zwolnionym tempie, najważniejsze techniki trenowane na Węgrzech. Pod okiem senseja Istvana Kocisa, piąty dan taijutsu.
Jak tym się nie bije, ale kijem można. Zobaczcie Państwo, że w zasadzie wszystko odbywa się bez słów. Tak są zawodnicy zatrenowani. Ciężkie treningi na co dzień, aby dziś przed Państwem się zaprezentować. Aikido, Opole, bardzo proszę. Specjalnie dla Państwa niektóre techniki są w zwolnionym tempie robione, abyście Państwo mogli zobaczyć, jak prawidłowo wykonać poszczególne techniki, jak prawidłowo założyć, jak przed chwilą, dźwignię na nadgarstek. No i tak właśnie już w normalnym tempie kończy się akcja. I szybka technika. Efektownie zakończona. Ale oprócz niewątpliwie umiejętności sztuk walki, także niesamowite zdolności aktorskie naszych gości z Węgier, które nagrodzone zostaną przez raciborską publiczność wielkimi brawami. I znowu dzięki naszym gościom możecie Państwo oglądać prawidłowo wykonane techniki. Bardzo dokładnie przeprowadzone, jakbyście Państwo mogli zobaczyć. I oczywiście znowu pięknie przeprowadzone dźwignie. Słuchajcie, to nie ma reżyserii, bo oni na co dzień nie trenują ze sobą. To po prostu jest prawdziwa sztuka walki, japońska sztuka walki, aikido, wykonaną naszego gościa Hiroshi Tajiri, szósty dan aikido. Nie ma lekko. Nagrodzić prawa już oraz kondycję naszego mistrza.
Firmy budowlane zatrudniają takich bliższych operatorów. Przybyli. Wykrzesajcie Państwo odrobinę jeszcze siły z siebie. Nagrodźmy go co do czasu wielkimi brawami. Kawał drogi pokonania, aby przyjechać się do Państwa, by się można zaprezentować je. I jak Państwo widzicie, oni się nie oszczędzają. Czasami widać po mnie wyrwa się, że boli. Specjalnie dla Państwa. Sensei Edward Petko, Germano, Bułgaria, Piąty, Dana, Kido. Z jego grupą. Thank you.
zagrał z brodą, ewidentnie jest nielubiony przez Miseja. Przewodniczącym sensei Paulo Kola. Cóż tu mówić? A teraz już dynamika i piękny pokaz. Obudzili nas bardzo mocno. Przywieźli parasolkę, nie? No i cóż, i parasolka może się przydać. Zobaczcie, że cały czas w całości. Wielkie brawa. No jak to się mówi, pozamiatane po poznańsku, tak? I
specjalnie dla Państwa zwolnienie akcji, abyście mogli Państwo zobaczyć dokładnie wykonywaną technikę. Wielkie brawa! Specjalne małe jabłuszka i spośród publiczności wybierzemy kogoś, komu na głowie takie jabłko spocznie. Wielkie brawa proszę! To był ostatni pokaz dzisiejszego dnia. Wielkie brawa!